Trekking, kręcimy się wzajemnie. Witamy na czerwcowym spotkaniu bushcraftowym. Albo bezimiennie, słuchaj, nie, słuchaj no. Bezimiennie do sceny. Szło! Witamy. Witamy na czerwcowym spotkaniu bushcraftowym. To będzie bonus track? Nie, właśnie tak zaczynamy. Tak, jest wesoło. Tak jest wesoło. Najlepiej. Jesteśmy na trzeciej edycji tego spotkanka czerwcowego bushcraftowego. Może w odwrotnej kolejności, ale jest naprawdę kozacko. Tu zawsze jest chill out, pierwsza klasa, a ze mną jest, nie przedstawiłem, przepraszam. Witamy w ogóle w kolejnym odcinku. Tak ze mną jest, tutaj Łukasz, Adventure Survive, tak dokładnie. No to tak, co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że zorganizowałem w tym roku, jak kolega powiedział, trzecią edycję czerwcowego spotkania bushcraftowego na terenie Opolszczyzny nad jeziorem Babiloch. Standardowo miejsce ma swój klimat i swój urok, także biwakujemy tutaj, ale tu jest miłe zaskoczenie, bo jest nas dużo więcej o jakieś 80% niż było w zeszłym roku i jeszcze wcześniej. No, także no. Dzisiaj zaszczycił nas to jeszcze Paweł swoją obecnością. Zaszczycił, bez przesady. No, a ja? Ja mam zaszczyt tutaj gościć u ciebie. To już inne. Aj, uprzejmości. Uprzejmości muszą być. No, jutro prawdopodobnie jeszcze Rafał dojedzie, tak? Tak, dojedzie. Mam nadzieję. No, jest sporo osób, naprawdę. No. W tamtym roku jest z nami jaka była frekwencja. Piesek jest z nami w tym roku, którego nie było, nie? No. No, dokładnie, jej debiut. Jest dzisiaj 30 osób. Tak, grubo ponad. No. Wow, rok koło temu było, nie wiem, i każdy 80 osób. No. 12? Tak, max, i to było no. Tak średnio, nie? Ale w tym roku. No można zobaczyć tutaj za nami, jak sukces, to wygląda. Sukces. Kurczę, namiotów. Poezja. Także wygląda jak pole kempingowe, tryb życia no, dokładnie, no. Znajomemu, bezdomnych i tak dalej. Znajomemu, który tam może nie do końca z bushcraftem jest zaznajomiony, podesłałem zdjęcie, które wyrzuciłeś około godziny 12, 13 no. Dzisiaj. Że terytorium nabiera tutaj rumieńców. Aha. I że zaczyna wyglądać jakoś ten trzeci CBS. Tak jest. Tak, CSB. Eś jeszcze dodałem. CBS, no nie podejrzewałem do takiej rzeczy, panie. No, no to kurde, to kumpel mi odpowiedział, że wygląda to jak festiwal, nie? I zastanawiałem się dzisiaj, gdzie jest mała scena, gdzie jest duża, na tym festiwalu, gdzie są toje, także... No niestety, klam poszedł do domu, popcorn już wyjedzony, pozostaje nam tylko smakowanie browarków, no. Siedzenie, kiełbasa, ognisko i odganianie się od komarów, bo to nie jest taka typowa zjazdowa ludzi, którzy tam będą się popisywać umiejętnościami, co to oni potrafią. Tak, wiadomo, będzie tak, że ktoś pokaże, co on potrafi, drugi lepiej, jeden drugiemu doradzi, ale to dyskusja, jest bardziej w temacie dyskusja. Takiego, kurczę, odpoczynku, nie? Trzy dni dyskusji przy ognisku tak naprawdę, to no, są jedne warsztaty, wielkie nie? Gadania, tak jest. Spoko, naprawdę. No. Dzięki ci Łuki za to spotkanko, że organizujesz je kolejny rok i kurde, że w ogóle chciałeś wystąpić tutaj przed kilkoma odbiorcami. Ja też dziękuję. Dziękuję za możliwość udziału w filmie. I do zobaczenia w dalszej części. To było filmu. Rozpoczęcie, dokładnie, to jest dopiero rozpoczęcie. Zapraszamy, żebyście sobie obejrzeli, jak to będzie przez najbliższe 3 dni wyglądać. Dzisiaj już za wiele nie pokręcę, z racji tego, że uśmiech jest coraz większy, ale od jutra kamerka w ruch. Tak Hello. Jest. Siema. Poważne rozmowy przy ognisku trwają. Poważne rozmowy. Nie wnikam w nie. Niepoważny temat. Niepoważny temat. Jeśli coś ma tutaj w nazwie napisane IPA, to jest coś, co wybieram. Patrzcie, jakie śmieszki. Chodźcie, będzie wspólne beer review time, nie? O, czekaj, teraz zajmę ręcznik. Nie widać ci od pasa. To co gołębie. Lubię najbardziej. Niewiele tu czuć. Będzie skrócone beer review, bo wszyscy chcą się napić. Ja życie zrobili. Nie będzie pełnej oceny, ale zapachowo nie jest warte tych pieniędzy. W Lidlu zakupione. Jakie to były pieniądze? Nie pamiętam. 4-5 zł, coś takiego może 6. Panie, to sztuż ubry tańsze. To jest kompletnie, nie? Bo... O, smakowo, na ipkę. Dawaj, Bartek, bliżej, bo cię nie widać. Pasi. Że nie pij alkoholu. Nie, weź to nagrać jeszcze raz. Bo... Straight day. A, to nie jest India Pale Ale. Włosi są cwani. Zrobili sobie Italian Pale Ale. Więc to są, podejrzewam, włoskie chmiele plus Pale Ale zwykły.
Nic specjalnego. Mój przyjacielu, przykro mi z butelką chmielu, ja ciebie zostawiam. Do widzenia. Żegnam. Myślałem, że będzie wierszem jakoś do końca. Siemanko, to znowu ja. Witamy dnia następnego. Przeżyliśmy nockę, było bardzo ciężko, naprawdę stresująco. Stresująco, komarów. Tak, multum. To nie miara, no. Kto nie ma moskitiery, ten niech się chowa, no. Ciężko, ciężko. Muga dlatego sobie nie radzi, w pewnych momentach tak. Już sobie muga nie radzi. Tak niby tak. Skuteczność mugi 8 godzin, a kurde, półtora godziny maks, nie? Tak mi się wydaje. Godzinka i nogi całe w bąblach. No nic, nie będziemy tutaj narzekać, bo jesteśmy tutaj, żeby w samych superlatywach powiedzieć o tym wydarzeniu. Artur jest ponownie już na bushcraft, lap trekking znaczy się. Tak, bushcraft trekking, gościmy Artura kolejny raz. Trzeci raz już tu jesteś, tak? No, trzeci masz raz. Jakąś tam skalę porównawczą, które najlepsze? Impreza się rozrasta strasznie w tym roku, no. Frekwencja dopisała. No, ponad 30 osób. 37? Coś takiego? No, ktoś naliczył? Około 40 osób. Jeszcze dzisiaj mają zjechać. Ale tak zrobimy że grupowe zdjęcie, także później na zdjęciu się policzy, no, trzeba, ile, no. Ile ludzi przyjechało, także trzeba mieć pamiątkę. Jest moc, jest. Fajnie, no w tamtym roku było nas tak mało, że wszyscy gdzieś się skupiali przy jednym ognichu i był ten klimat, a w tym roku, kurde, wszyscy rozproszeni. Wystarczyły dwie flaszki. No, wszyscy rozproszeni i gdzieś się tworzą małe grupki, gdzieś dyskusje, nie? Jeszcze mam do ciebie kwestię, która być może nurtuje tutaj ludzi, którzy oglądają te nasze filmy. Zabierasz Kevina kolejny raz do lasu. Drugi raz. Jak to jest? Jest to drugi raz, no jest zadowolony. Od piątku się zaczyna impreza. Kevin chłopak już 8 lat, tak? No 8, za niedługo 8. Od piątku impreza się zaczęła. Kevin już czwartek marudził, czy jedziemy, czy nie jedziemy. Jakby ktoś się zastanawiał, czy las dla dzieci również. Jest, dla dzieci. Jak najbardziej. No i super przygoda, jakby miał gdzieś siedzieć, garbić się przed komputerkiem, grać w grę, czy cokolwiek robić, co niekoniecznie dobrze wpłynie na jego zdrowie, to tutaj sobie poddycha świeżym powietrzem, bądź też dymem z ogniska. Zawsze jest to przygoda. No, do takiego małego szkraba na pewno ciekawie spędzone chwile. No i że ten, że co? No i witam tutaj. Na kanale jest dzień z nami dobry, człowiek, którego na pewno znacie. Jeśli oglądacie filmy w temacie bushcraftu na tym kanale, to na pewno znacie tego gościa. I zasłania, i patrzcie, zasłania logo. Jeśli nie znacie, to odpowiedź jest na banerku, nie? Tak, to ja. Jest Janusz. Witam serdecznie. Bardzo miło mi ciebie gościć i super, że przyjechałeś. Ile to kilometrów z wami? Ile to kilometrów zrobiliśmy? 350 o, chyba, tak? Kawał coś drogi, takiego. Kawał drogi. No jak, pierwsze impresje po nocy, po dzionku? Bardzo, bardzo dobrze, proszę ciebie. No. Zintegrowaliśmy się. Pierwsza klasa. Super, nie? Miło czas upływa, bardzo fajna miejscóweczka. Dzionek jeziorko płynie, jest piękne. Czas płynie, nie? Nawet no, się tego nie to czuję. To jest tak. Sielanka. Tak naprawdę lajtowo, chilloutowo. Sielanka, dobre słowo. No. Albo ujutno też tak się podobno ujutno? Mówi. Ujutno, tak to jest słowo. To, uważa, jest? To jest chyba z ukraińskiego coś języka. A. Ale oznacza mniej więcej to samo, co sielanka podobno. Spoko. Mam nadzieję, że to Miodek potwierdzi. No dobra, jestem mega dumny, że taki człowiek zechciał wystąpić na tym kanale, że w ogóle zechciał no nas panie, tutaj no bez przesady, no nie, kurczę, bo ja to jest nie lubię. Sama w sobie, ja to nie lubię, jak ktoś tak wiesz, ja to się nie czuję żadnym tym. No kurna, wiesz, z kim ja, skąd ja przyjechałem, kim ja jestem? Influencer, kurna, jak to dobrze brzmi, człowieku. Ja tutaj jestem zwykłym Januszem, Januszem Bushcraftu, dokładnie. Wąsatym w dodatku. No. Jest taki koleś, nie? Jest, wąsaty Janusz Bushcraftu. Pozdrawiamy panie Januszu. Pozdrawiamy go. Ale to ja jestem jedynym Januszem. Spoko, chilloutowe gadki na chilloucie zupełnym, nie? Jest pięknie. Luziki, fajosko. Dzięki. Strzała, dzięki. Thank you.
tak oto, obudziliśmy się przed momentem, trzeci dzień czerwcowego, chilloutowego spotkania bushcraftowego. Nowa nazwa. Poszła sugestia, ewidentna sugestia do organizatora, żeby zmienić nazwę bushcraftowe na chilloutowe albo coś w ten deseń, ponieważ jest tutaj tak duży chillout, taki relaks, że ciężko to w ogóle ogarnąć głową. I tak oto pożegnania, nadchodzi czas. Większość osób się już zwinęła, niektórzy jeszcze co bardziej leniwi przesiadują albo w hamakach, albo przy ogniku, dalej się jednoczą. Naprawdę mega wszystkim dziękuję, którzy tutaj zechcieli przyjechać. Trochę poszło reklamy pod kątem właśnie tego spotkania, przez co tak wysoka frekwencja, około 40 osób. Jeszcze będziemy wszystko liczyć na zdjęciach pamiątkowych, bo udało nam się wszystkich skrzyknąć na zdjęcie. Sporo osób zjechało, więc naprawdę bardzo, bardzo miłe spotkanko. Kupa nowych twarzy, kupa legend polskiego YouTube'a, żeby tylko wspomnieć o Bush Brothersach, o Samotniku, Bushcraft Trekking, Adventure Survive, Andrzej Rak, no cała plejada i śmietanka polskiego bushcraftu, można by rzec. Także pozdrowienia dla was, ludziska, i pozdrowienia także dla tych wszystkich ludzi, którzy zechcieli przez tych kilka minut oglądać tą okrojoną troszeczkę relację z trzeciego czerwcowego spotkania bushcraftowego. Dzięki, do następnego odcinka. Pamiętajcie o dzwoneczkach, jeśli chcecie mieć powiadomienia, bądź też subskrypcji, jeśli chcecie mieć powiadomienia o kolejnych filmach na tym kanale. Kliknijcie w to, będzie to dla was łatwiejsze. A jeśli wam się nie podobało, no to wszystkiego dobrego mimo wszystko. Pozdrawiam, elo, hej. Wszyscy są? Jak ktoś odlicza? Wszyscy są czy nie? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Nowego roku! Witam. I jeszcze raz! Czas nie pykło! Wszyscy krzyczą buźka. Czekaj, a teraz głupie miny wszyscy. I nawet było przyjaźń. Możemy już. Miał być miny, ale... Teraz każdy mówi batonowanie!